Było jakieś sympozjum naukowe tutaj w Cieszynie, na którym zebrali się różnego rodzaju historycy, językoznawcy z Niemiec i pan profesor Barcia, który teraz przygotowuje monografię Wilamowic, nową monografię Wilamowic, przywiózł tych naukowców, tych historyków, językoznawców tutaj do Wilamowic i byłem świadkiem takiego ciekawego zdarzenia, bo przybyło tutaj kilka kobiet mówiących po wilamowsku i zaczęło tym językiem rozmawiać z tymi naukowcami. I jeden z nich, historyk, który, nie wiem, nazwiska nie znam, profesor już w podeszłym wieku, który całe życie poświęcił na badanie języków germańskich szczególnie, kiedy usłyszał ten język, po prostu się rozpłakał, bo dla niego było to jak gdyby żywy język jego gdzieś tam praojców, no, sięgający XIII wieku, co jak mówił, nigdy sobie nie wyobrażał, że może na własne uszy usłyszeć język no, tych narzeczy, czy też flamandzki, czy też germański XIII wieku. Było to dla niego niezwykłym przeżyciem. Przez Wilamowice, szerokie ulice, dziewczęta jak róże, baby jak kopice. Dziewczęta jak róże, baby jak kopice. Dziewczęta jak róże, choć się nie malują. Chłopaki, dęczaki, choć wiele pracują. Chłopaki, dęczaki, choć wiele pracują. Kwitną w ogródeczku, magii płonuje. Ej, śliczne te nasze starodawne stroje. Ej, śliczne te nasze starodawne stroje. Przed wojną to właściwie opierali się tylko na tym, co było żywe, prawda? Bo to było wszystko na bieżąco, jak gdyby można było odtwarzać, bo to było każde wesele, każde chrzciny, to była normalny bieg, ale to tylko później jak gdyby przedstawiali, czy te tańce. Natomiast i stroje to samo, nie było problemu, ubierało się 100 bab w stroje wilamowskie i jechały gdzieś tam. Natomiast w tej po wojnie, ponieważ było dużo zniszczonych rzeczy i tak dalej, to trzeba było odtwarzać te rzeczy. I właśnie Jadzia Stanecka, ona zbierała starsze osoby, znała, bo to były rówieśniczki jej, na przykład tam pani Hanuszowa, z którą pani rozmawiała, Wybowa, tam jeszcze Hela Holeczklowa, no cały szereg różnych osób, z którymi ona się spotykała i nagrywała. Wywodzimy się gdzieś tam z Holandii, z tych okolic, tam Flamandia, te strony. W zasadzie to nie jest nawet tak udowodnione, skąd przyszli. Jestem, można powiedzieć, jak to przyjezdny do Wilamowic, no, tak tylko mam żonę z Wilamowic. A to trudne? No, a teraz dawniej było właśnie trudne. Ale tak? Żeby w Wilamowicach się ożenić, to prawdopodobnie z tego, co mi dochodziły takie słuchy, to trzeba było... W zasadzie nie. W zasadzie było tak, że między sobą. Między sobą. Także tak, jakby na przykład ja pochodzę z Bielska, to później to już było lepiej. A jak pana przyjęli teściowie? No teściowa, bo teście nie ma. No dobrze. Czyli tutaj już teraz te... No raczej, no. To było dawno, dawno temu. Po wojnie tak było, że jak się tam obcy ożenił, to tak z boku na niego patrzyli. Nie utrudniali mu, że tak życia, no ale był, nie był z Wilamowic, no tak. Nie był nasz. Że jakoś najlepsze kontakty mimo wszystko wiążą się z tymi krajami niderlandzkojęzycznymi, tak bym to określił, czyli głównie chodzi nam o Belgię i co ciekawe, tą flamacką część Belgii, bo znam w Wilamowicach mnóstwo ludzi, którzy mają znajomych w Belgii, nie kojarzę sobie, żeby ktoś miał znajomych wśród Walonów, raczej są to Flamandowie, więc jest to ta grupa i co ciekawe, ci Flamandowie, którzy tu przyjeżdżają, oni tu strasznie lubią przyjeżdżać i przebywać w ogóle, czyli gdzieś, nie wiem, taki atawizm może jakiś wewnętrzny jest wśród tych ludzi, że tu odczuwają bratnie dusze. Coś w tym jednak chyba gdzieś jest.